Siemanko widzowie, dzisiaj mieliśmy nagrywać podwodne więzienie, ale okazało się, że po wczorajszej imprezie Zipek zniknął. Nie było widać nigdzie Zipka. Ogólnie koło północy zniknął i tam jest Ernest. Ernest, chodź na chwilę! Ernest, chodź na chwilę, proszę cię! A partnerem dzisiejszego odcinka jest 600 Fidget. Gra, która otworzyła właśnie 5. serwer na Europę i ja właśnie tam jestem i wy również możecie ze mną zagrać i dołączyć do mojej gildii. A dodatkowo wpisując kod bonusowy MrG_A7GF dostajecie, uwaga, 100 klepsydr ruchomych piasków, 100 razy można pominąć zadanie, eliksir żywotności i karty klucze 25 sztuk. Słuchajcie, a teraz przechodzimy dalej. Ernest, stary, ty widziałeś gdzieś Zipka? No, przecież wczoraj całą noc, stary, z nim się bawiłem, coś robiliśmy. Jak całą noc, jak o północy on zniknął, już go nie było widać. Widziałeś go o północy? No nie, ja go ostatnio widziałem o drugiej, stary, dlatego że razem łaziliśmy sobie po ogrodzie, nie? Żartuję, że po ogrodzie w nocy łaziliście wczoraj. No tak, no chcieliśmy się ruszyć z domu, nikt nie chciał wyjść poza nami, stary, poza chatę. No więc razem z Zipkiem odpaliliśmy sobie lampę, graliśmy w Madbingtona. A później? I tak do drugiej. No potem ja powiedziałem, że mi się nic nie chce, a Zipek powiedział, że zbierze paletki. I został sam, no, na ogrodzie. Tak, no. To jest podejrzane, stary. A czemu to jest podejrzane? Jest 13 i Zipka dalej nie ma. Byliśmy w jego pokoju, zaraz pójdziemy z widzami. Jest czysto, nie ma Zipka. A to sprawdź, może spał w namiocie albo coś, nie? A, dobra, stary. To chodź, idziemy sprawdzić. Dzięki, Ernest. Widzicie, podejrzane, mówiłem. Zipka nie ma i mi się wydaje, że mogło coś złego się stać. Mam takie przeczucie. Chodźmy zobaczyć ten namiot. W sumie to mogło być logiczne, że Zipek poszedł spać do namiotu, bo przecież parę piwek, no nie oszukujmy się, wypił i w sumie mógłby zasnąć sobie w namiocie. Pytanie, czemu śpi aż do 13? Zipek zawsze wstaje rano, więc chwila. Ej, nie ma namiotu. Przecież Ernest powiedział dokładnie, że w namiocie jest Zipek, albo że może tam być, a nie ma namiotu. Okazuje się, że nie ma namiotu. Co jest? Tam nie ma żadnych śladów? Nie no, jest pochodnia od namiotu, bo tu stał namiot właśnie i była pochodnia. Ale ani śladu. Ej, czyli ktoś zabrał namiot dzisiaj. Co jest? Czyli Zipek musi być gdzieś w domu. Dobra, przepytajmy resztę domowników. Może ktoś... Zipka? Szukam go całą noc. Zipka szukasz? No. Nie było, właśnie. Mogę burrito zostawić. Jak to burrito? No, w nocy zamawialiście czy co? No jakoś o 12 sobie zamówił burrito, jadł street susem, miał mi zostawić. No i go szukam cały Co ty gadasz? A co? No ja właśnie też go szukam, mówię, że od północy go wczoraj nie widziałem i dzisiaj chciałem z nim dogadać filmy. Okazuje się, że go nigdzie nie ma, stary. Nie odbiera telefonu, nic. A to nie było jakiegoś namiotu? No właśnie, Ernest powiedział, że Zipek może spać w namiocie. A okazuje się, że namiotu tu nie ma. Dzwoniłeś do niego? No spróbowałem wcześniej, zanim rozpoczęliśmy nagrania. Można jeszcze raz spróbować zadzwonić. Zadzwonię. Może Daniela zapytamy. No tutaj montuję chyba coś w domu. Danon! Ej, mordo, nie widziałeś Zipka gdzieś po imprezie? Bo zaginął po imprezie, nie ma go nigdzie, stary. Nie, ja mam przeczucia, że... razem widziałem, jak z nim leżałeś w tamtych krzakach właśnie przy namiocie. Co? Ja z nim nie leżałem w krzakach. On no, stary, bo poszliście na jakiś spacer, poszliście tam z Ernestem! On był z Ernestem, dobra, i mnie tam nie było, stary. Dobra, to może pomyliłem, ale nie no. Zipek, no nie wiem. Widziałem go gdzieś tutaj właśnie przy basenie, tam chyba z chłopakami chciał wpływać, ale coś im się plany rozeszły. Co ty gadasz? No i to po prostu jakoś tam się wypoczmy. Czekajcie, musisz, ja? Serio, musisz chłopaków podpytać, bo ja tak jakby wiesz, nie? Idę po telefon, pójdę zadzwonić do Zipka, zobaczymy właśnie, może do ciebie dzwonił, więc tak? No i to tak na dobra, serio poważnie. Ogólnie podłączyłem telefon rano do ładowania, więc go nie miałem przy sobie. Zobaczmy, może coś... Ej, dostałem SMS-a od numeru 666-96. Nie ma dla niego ratunku, jesteś następny. Nie wiem, czy widać na kamerze dobrze? Widać, dobra. Ej, czyli prawdopodobnie miałem rację. Z Zipkiem jest coś nie tak, w sensie... Ej, dzwoni telefon. Ej, to ten numer, stary. To ten straszny numer. Chwila. Halo? Halo? Cześć! Cześć! Jesteś następny! Co jest? O 12 będziesz następny! Co jest? Co jest? Rozłącz się, rozłącz się, naprawdę. Rozłączyłem się. To nie jest śmieszne już teraz. Co jest grane? Ej, słyszałeś, że ja jestem niby następny, czyli coś mówił o bagażniku. Jakim bagażniku? W aucie? Przecież to jest... W aucie przecież on... Jakim aucie mógłby... Nie wiem. Nie, to naprawdę robi się dziwne. Co, pomyślmy, co można zrobić?
Wiem. Stary, pójdźmy może jeszcze raz do Zipka. Do pokoju do Zipka pójdźmy, tak. Nie no, stary, jeśli on będzie w pokoju u siebie, to jest szczyt całej akcji, że takie dziwne rzeczy się dzieją i Zipek byłby u siebie. To by było szczyt. Ej, no łóżko jest pościelone, jakby to nikt dzisiaj nie spał. Kompletnie nic się nie zmieniło od wczoraj. I jest jeszcze Ernest! Ernest, co ty tu robisz? No jak dlaczego jesteś w pokoju Zipka bez Zipka? Dlatego, że zaraz musimy nagrywać reakcję. Ja już ustawiam wszystko. Aha, ale no Zipka jeszcze nie ma, myślisz, że no Zipka nie ma, no a co, czemu ma go nie być? Nie wiem, stary, no po prostu mówię ci, że go już nie ma od kilku godzin. Dobra, strych jest na szczęście zamknięty, chociaż tyle. Czyli tam na pewno nic się nie wydarzyło. Zipek! Zipek! Nie, czemu tutaj go wołasz? A może tu się schował, stary? Nie, dobra, myślałem, że może tu się chowa. Nie wiem, dobra, to się robi coraz dziwniejsze. Dzięki Ernest za pomoc. Myślę, że reakcji się nie nagracie, bo Zipek raczej nie wróci. Wróci. Stary, dostałem dziwnego SMS-a od numeru 666666, że już nie jest po Zipku. Dobra, nieważne. Powodzenia. Zastanawiam się, co zrobić. Może po prostu jeszcze raz do niego zadzwonić, do Zipka. Trudno, no ten numer, wiadomo, jest podejrzany i dziwny, ale może Zipek odbierze. Chwila, zadzwonimy jeszcze raz. Ostatni raz. Wierzę, że mu się telefon nie rozładował i że odbierze Zipek. Ej, telefon dzwoni. Co? Sprawdźmy to. Telefon dzwoni? Ej, to może Zipka jest. Zipson na telefon się znalazł. Stary! Tu jest napisane, SMS on dostał o 2 w nocy, że spotkanie o 3 w ogrodzie. Spotkanie o 3 w ogrodzie. Ktoś do niego napisał z nieznanego numeru w ogóle. To nie był nikt z tej składu. Przecież Zipek ma wszystkie numery zapisane. Nie wiem, trzeba to zobaczyć. Nie wiem. Czyli sprawdźmy może ogród. Przeszukałem cały ogród. Paweł, ty widziałeś coś podejrzanego na ogrodzie? Nie, no cały czas tylko mu swoje burrito. Co chwila coś nawala. Co chwila coś słychać dziwnego. Jakby ktoś był w naszym ogrodzie, więc może... Ale Zipek by się przecież nie chował, stary. Brama jest otwarta. Znowu brama jest otwarta. Zobaczcie. Jakieś ciuchy są w ogóle. But gdzie? To jest but bytka. Co ty gadasz? Ej, bez kitu to jest na pewno jego. But Zipka, bez kitu. Ej, skąd by się tu wziął no, but Zipka? Bluza? Ej, z tej składu. To jest tak. Ej, stary, zobacz! Ślady palców, jakby... Co, on kopał tu coś? To chyba nie są jednak żyki. Dziwnie to wygląda. Co to jest? Ej, nie dotykajcie tego, chłopaki, ej! No o, weź, co fue, ty? To śmierdzi, stary! Nie wiadomo, co to jest, ej! Co jest z nim? Ej, stary, dziwnie! Czekaj, wytrzyj od ramy, stary, wytrzyj od. Gdzie? Co jest? Na murku też jest! Ej, bez kitu! Ej, stary, to może są ślady Zipka, może on się w czymś ubrudził. Trzeba chyba szukać go. No, ale ślady walki? Ślady walki, ciuchy rozwalone. No, przecież Zipek by tak nie robił. Nie, no pewnie się upił i zdjął ciuchy i... Nie. Stary, mi się wydaje, że coś mu się stało. Jeszcze ten SMS od... To Zipek, nie znasz jego możliwości. Nie, to... No nie wiem, co to jest. Śmierdzi. Stary. Nie, chłopaki, odejdźcie od tego, to jest dziwne. Panowie, w takim razie mamy jedną teorię. Spróbujmy znaleźć więcej takich śladów. Mam nadzieję, że one nas doprowadzą do Zipka, że go znajdziemy. Szukamy tych śladów. Ej, dobra, gdzie mogą być jeszcze ślady śluzu? Kurde. Ale to może być przypadek, nie wiadomo, co to tak naprawdę. No stary, jak przypadek? Taki śluz może być przypadkiem? Stary. Nie, nie wiem, trochę to wygląda jak takie dziwne żygi. Jak żygi? Ale takie dziwne. No nie, nie wiem, no dobra, to... Może tu na ławce coś? Ej, jest, patrz, faktycznie, jest. Patrz, jak trafiłem, to jest to samo. Jak to śmierdzi! Taką obrzydliwą, psującą się rybą. Ej, stąd coś. No, tu jest! No, patrz! Zipek musiał wdepnąć w to, stary. Zobacz. Ale jak to śmierdzi. Obrzydlistwo. Masakra. Najgorsze. Ej, patrz, kolejny. Tutaj? Czyli w tą stronę. Ej, to może na basenie, stary. Ale nie, no gdzie tutaj miałby coś. Nie, tu pachnie tylko chlorem. No, tu można. Chłopaki, tam na ścianie jest. Jest? Tak. Co ty gadasz? Zobacz. Tak, to jest to samo. Bez kitu. Patrz, jakby ktoś tu rzucił tym. I tutaj jeszcze poleciało. No dobra, to już masakra. Jeszcze nie mówiłbym to, że tutaj coś się stało. Jak? Stary! No to jest zbytek, Zipek. Wiesz no, on różne pomysły ma. No jak ma różne pomysły? Pierwsza rzecz, dzwoni do mnie dziwny numer telefonu. Dostaje ostrzeżenia z SMS-em. Telefon Zipka jest w ogrodzie. Przez cały dzień go nie ma. Ktoś pisze, że ratunku pomocy dzwonił do mnie numer dziwny i głos był sobie stamtąd. No przed chwilą. Coś... Nie było cię, ale tak, tak. No, coś o bagażniku i tak dalej. Naprawdę. I patrz, i jeszcze tu na drzwiach jest. Ten. To już się robi naprawdę. Czekaj. Torba. Moje burrito! To, no co, nie! To co on ci miał dać? Miał połowę zostawić, a tutaj jest co najmniej 1/3. Maksymalnie w sumie. Użarł ci. To może ktoś inny od niego. To już jest zjadł. Ale bez kitu śmiesznie, że... Uważaj, nie dotykaj tego. Of, nie, weź, dobra. Może... Stary, jak tu będzie Zipek leżał skacowany... Zipek, to jesteś tu? Zipson! Zipek! Ej, słyszałeś coś?
stary, słyszałeś na górze coś? Coś było słychać. Jakby jakiś krzyk? Nie słyszałeś nic? No stary, ty chyba głuchy jesteś. A co ten gościu mówił do ciebie, dzwonił? No coś o bagażniku jakimś, nie wiem. Ej! Co? Zobacz na to. To jest zipka. Torba zipka, bez kitu. Nerka ta. Taka, nie wiem, jak to piórnik. Nożyczki. Nożyczki. Tylko nożyczki? I klucz stary! Klucz od drzwi! To jest z tym bagażnikiem, coś, co ten gościu dotrzymał. Ej, bez kitu. Razem było na to wpaść. Nie wiem. No a jak miałem wpaść na to, że bagażnik od auta? No mówił, że bagażnik. No bagażnik, myślałem, że może bagaże, że wyjazd, że wakacje. A ty mówisz od razu do auta, że można było wpaść na to. Teraz pytanie, od którego auta to są kluczyki? Bo to nie są od mojego auta. Ani od Jeepka. Ani od Jeepka. A nie masz ze Skoda? Nie, od Jeepka. Nie wiem. Od Jeepka. Ej, panowie, bo teraz sobie przypomniałem jedną rzecz. Kilka dni temu Jeepek mi opowiadał, że auto mu się rozwaliło i zaparkował tutaj. Patrzcie, tam stoi Jeepka auto. Skoda. Srebrna, biała. I dostał czarną w zamian, żeby po prostu, bo ta czeka na naprawę. Od, zastępcze. Tak, zastępcze auto, tak. I najdziwniejsze jest to, że oni bardzo wciskali mu tą czarną Skodę, co jest podejrzane. Dziwne, czarna Skoda? O nie. Ej, o nie. Skod i ta maska. Ej, to jest ta maska strasznej postaci, ona już nieraz była u mnie na odcinku. Ej, ale ja bardziej martwiłbym się, że to jest łopata znowu z tym śluzem. Co ty gadasz, jakby ktoś kopał. Bez kitu. I but Jeepka. To jest drugi. Jeepka, tak, a pierwszy znaleźliśmy tam przy tym wykopie. Nie chcę nic mówić, tak. Ale tu są też kości. Stary, panowie, coś tu ktoś zakopał. Boję się, że Jeepkowi coś albo mogło się stać. Albo odkopał. Jeepkowi mogło się coś stać. Ale ogólnie jest tak jakby dużo tutaj ziemi, tak jakby było bez kitu kopane niedawno. Ej, ja się martwię o Jeepka w tym momencie. Czy jemu się coś nie stało? Ej, dalej śluz tutaj się ciągnie. Co ty tutaj może za tym? Ej, może ktoś wykopał zwłoki i zakopał w to miejsce Jeepka. Czyli Jeepek mógł być zamordowany. O kurde! Wdepnąłeś w to. Jak to się klei? Człowieku, zajmij to! I czym się. O, brzydko! Nie podchodź. To w tym momencie Jeepek być może został zamordowany. A co to za dół jest? Gdzieś bez kitu. To pewnie tutaj ktoś już się skopał. Kolejna część szkieletu. Ale to wali strasznie. Ej, coś tam słyszałem. O kurde. Co teraz robimy, stary? Co robić? I kolejna karteczka jest jeszcze. Co tu jest napisane? Coś z lasem? Że moje miejsce to las? Moje miejsce zamieszkania to las, tak. Grzesiek? Co? Tam coś jest. Co? Nie wiem. Ej! Nie, coś ci się wydawało. Stary, tu nic nie ma, to by się coś widziało. Nie, mówię ci, ja coś widziałem. Bo przecież nawet gałęzie się, stary, nie ruszają, nic. Tu nic nie było. No nie. Stary, wiem. Musimy znaleźć Jeepka. Mówię ci, może jakiś dzik tu przelatywał, nie wiem. Nieważne, znajdźmy Jeepka. Jeepek! Jeepson! Ale. Nie wiem. Karteczka w lesie. Idziemy do lasu? Szukać go? Czy idziemy sprawdzić? Nie, no koniecznie. No już jakieś tutaj chodzi tego lasu. Ej, stary, ale może masz rację, bo ja coś tam słyszałem. No ci mówię, no przecież bym cię nie oszukiwał. Ej, jest gość. Halo! Przepraszam. To jest ta maska, dawaj, łapiemy go, dawaj go! Dawaj! Widziałeś, to naprawdę to było. Bez kitu, to ta maska! Jest, wbieg tam! Bieg! Wracaj! Ej! Stary, patrz, pogubił rzeczy! Patrz, jakiś... O, fu! Stary, to jest wąż zdechły! Wąż mu wypadł z kieszeni chyba. Co jest? I okulary? Jest klucz jakiś! Co jest? Zostawcie to moje! To moje! Zostawcie to! Oddawaj Jeepka! Oddawaj Jeepka! Stary, on się rozpłynął, zniknął całkowicie. Nie ma go, wiedziałem, że nie da rady go złapać, że nam ucieknie. Nie wiem, brak mi słów. Nie chcę tutaj być, mam ogólnie uraz do lasu. Chodź, zobaczymy te rzeczy, co zostawił, bo przecież mu powypadały jakieś fiolki, jakieś mikstury czy coś. Ej, patrzcie, jakaś czerwona mikstura. Grzesiek, nie pij tego, jeśli spróbuj, już to tylko... Spróbuj ty. Bo nie, patrzę, nie, no chłopaki, no co wy robicie? No co ty robisz? Ej! Gościu, aaa! Ale weźcie, to patrzy! Chciałem zobaczyć, stary, czy to jest... Gość, ty jesteś normalny? Zgarnij się, Grzesiek. Slime, jeszcze? Zobacz. To jest ten sam, ale jak śmierdzi. To jest przecież... jakiś klucz. Jaki? Patrz, winiarnia! Stary winiarnia! I wąż! Wąż borówką! To nie jest borówka, tylko wilcza jagoda, chłopaki, naprawdę. Chodźmy do tej winiarni. Co winiarnia? A, klucz od winiarni, dawaj szybko! Tam jest Jeepek na pewno! Dawaj. Jeepek! Jeepek! Jesteś tu!
Zipson! Zipek! Zipek! Stary! Czekaj! Zipson! Zipek! Ej, drzwi są otwarte! Od nawiedzonego pokoju! Zipek! Hej! Zipson! Ej, nie ma go! Zostaliśmy oszukani, panowie! Nie ma go tutaj! Ej, stary, pokaż kamerę. Pokaż kamerę. Ej, co to jest? Co to jest? Ej, Zipek, to jest Zipek! Stary, Zipek, co ci się stało? Stary! Co to zrobić? Co jest? Co jest? Czyli zapalę światło. Stary, co się dzieje? Skąd ty się tu wziąłeś? Czemu ty tu byłeś? A co wy tutaj robicie? Co, gdzie ja jestem? Pokaż mi rękę. Skąd masz... O nie, ale weź luz! Co to jest? Co masz? Weź tu ze mnie! Byłeś na spotkaniu? O trzeciej w nocy? Jakim spotkaniu? Co ty gadasz w ogóle? Co ja robię w tej winiarni? No, zniknąłeś z imprezy, stary! A wczoraj była impreza, bez kitu. Czemu tu leżysz? Nie stary, wiem. Szukałem cię przez cały dzień, myślałem, że cię zamordowali! A ty miałeś oddać mi połowę burrito! A zjadłeś mu większość! Tak. Ja jestem trochę zdezorientowany, nie wiem co się dzieje. Urwał mi się film, no i znalazłem się tutaj chyba. Dlaczego nie masz skarpety? No stary, melarz był przecież. A teraz w grze 600 Fidget jest mega wydarzenie Hellevator. Jak widzicie, Hellevator jest otwarty przez 10 dni. Jest 500 poziomów różnych wrogów. Będzie z kim walczyć, więc to wydarzenie zapowiada się kozacko. Dobra, wchodzimy do Hellevator. Tutaj mamy karty klucze, które nas przepuszczają. One są generowane co 30 minut. Jakieś piekielne żetony, moi drodzy, które są potrzebne do walki. Dom towarowy Belzebuba. Kampania kolekcji piekielnych żetonów. Każdego dnia Belzebub nagrodzi ciebie i członków twojej gildii za wasze postępy podczas wydarzenia Hellevator. Nice, czyli nasza gildia też będzie dostawała różne bonusy. Kozacko, dobra, ciśniemy. Wykorzystujemy pierwszą kartę tutaj, walczymy. To będzie Belzeboss, łatwiutko, moi drodzy. Tak jest, karta klucz, żetonik. Lecimy dalej, kolejny poziom, zobaczymy czy wygramy. No oczywiście, że łatwo, walczymy dalej. 90 drewna dostaliśmy i 3 piekielne żetony. Ale łatwo, co jest? Mega łatwo. Ej, kozackie, dobra. Teraz pokażę wam, słuchajcie, gdzie wpisujemy kod bonusowy. Wchodzimy tutaj, klikamy plusik, zjeżdżamy na dół. Wpisujemy Mr. G, myślnik A7GF. I czy da mi bonus? Jest! Dostaliśmy bonus i zobaczymy co tutaj. Co my dostaliśmy? 100 klepsydr ruchomych piasków. 100 razy można pominąć zadanie. Kozacka sprawa, dalej. Eliksir żywotności. I karty klucze 25 sztuk. Dobra, zobaczmy dalej. Walczymy, słuchajcie, wbijamy do Hellevatora. Trzeba tutaj zawalczyć, no, koniecznie. Lecimy dalej. Przegrałem! Pierwszy raz przegrałem, słuchajcie. Znowu przegrałem! Dlaczego? Jest, zwycięstwo! Nice! Znowu przegrana. Ja cię kręcę, ale brędza. Nie, słuchajcie, teraz już nastąpiła ściana, już nie przejdziemy wyżej, więc pozostaje nam oczywiście przejście do doktora Abawuwu, żeby zakręcić kołem. Zakręć teraz. A, plecak mam pełny. Widzicie, pamiętajcie o plecaku, żeby go opróżniać na bieżąco, bo to różnie bywa i można coś ciekawego wygrać. Doktor Abawuwu, chcemy coś ciekawego, fajnego. Kręcimy kołem. Zakręć kołem teraz. Lecimy. Co tutaj wygramy, moi drodzy? Grzybki? Drewno. Nice, może być drewno. Kręcimy jeszcze raz. Co tutaj jest? Drewno znowu. Doświadczenie. Nice. Ej, dobra, teraz widzowie, zrobimy tak. Napiszcie w komentarzach, co według was wylosuje. Czy złoto, czy kamienie, czy doświadczenie, czy drewno, a może grzybki. Ja stawiam, że ja wylosuję złoto. Zobaczymy. Uwaga, uwaga. Jest złoto 60, ale trafiłem. Co jest? To jest kozackie, nie? To jest... Mua. Złoto zawsze się przyda. Kamienie, gites. Dobra, dobra. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy wam się udało zgadnąć, co wylosujemy. Dobra, kręcimy dalej kołem. Co tutaj mamy? Drewno i ostatni raz. Oczywiście 20 razy, ja później sobie jeszcze zakręcę resztę. 10 złota, nice, prawie 100 złota mamy. Więc kozacko, zrób... Co jest walka? Dobra, trzeba z kimś zawalczyć. Nie, dobra, karczma. Zakręciliśmy 8 razy kołem. Zróbmy jakieś zadanko. Na szybko, przyjmujemy, to jest najlepsze. Pomijamy, 12 złota i jeden grzybek, nice. Lecimy dalej, patrzcie. Ja zawsze biorę, gdzie jest najwięcej doświadczenia. Doświadczenie zawsze mi jest potrzebne, chcę mieć jak największy level. Więc ja biorę zawsze, gdzie jest najwięcej doświadczenia. 900 doświadczenia, bierzemy, nice. Także moi drodzy, koniecznie wbijajcie na piąty świat, wpisujcie kod promocyjny i dołączajcie do mojej gildii. Zobaczcie, tutaj jest moja gildia, nazywa się Mr. GT Squad, już jednego tutaj członka mamy. Koniecznie wbijajcie, są różne bonusy. Ja ulepszam tą gildię, żebyśmy byli jak najlepsi i będziemy razem cisnąć. Tu też w tej grze można do mnie napisać, pogadać ze mną, więc wbijajcie. Widzowie, koniecznie subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. A ja idę Zipka zaprowadzić do łazienki, niech się przemyje. Do zobaczenia, trzymajcie się.